Witam niezmiennie serdecznie. Kiedyś dwóch chłopaków sobie szło i minęła ich dziewczyna. Super wymalowana, świetny makijaż, wszystko super dopracowane. I jeden mówi do drugiego: ty, mówi, skąd ją znam? Kogoś ci przypomina? A drugi mówi: nie wiem, nie znam się na malarstwie. I to mi się tak przypomniało, bo w dzisiejszych czytaniach widzimy takie barwne obrazy, obraz raju i obraz pustyni. I tak sobie pomyślałem, że to może być problem, że problem z barwnymi obrazami może być taki, że nieraz trzeba by się znać na malarstwie, trzeba by się znać na sztuce, żeby odkryć, o co chodziło artyście, co chciał pokazać. Bo faktycznie, czytając te czytania, można by się było zatrzymać na tym obrazie, nie wiem, na tej scence z raju, na tej parze z raju, na tym owocu, no i na tym Bogu, który może z zazdrości wygnał ich z raju. Właściwie nie tylko ich, bo przecież całe stworzenie. Kiedyś taki rysunek widziałem, taka zamknięta brama raju i tak wychodzą, oddalają się od niej taki wkurzony baranek z takim tobołkiem i taki smutny zajączek. I ten baranek taki wkurzony mówi: no co jest, no, że ja nawet nie lubię jabłek, no. I rzeczywiście tu nie chodzi o tamtą parę w raju, tylko, tak jak to można było przeczytać w tym drugim dzisiejszym czytaniu, święty Paweł pisze i próbuje to wyjaśnić, nie? Że na podstawie tej jednej pary, tego jednego człowieka, który przegrał z szatanem, próbuje wyjaśnić taką zasadę, która niestety panuje w całym świecie. Zasadę, że jest jakiś nieporządek. Tak patrząc z perspektywy, jest jakiś nieporządek, że jedno zżera drugie. Może w przypadku ładnych kwiatków nie bardzo to widać, ale tak to jest. Jedno zżera drugie. Jak to Jan Kaczmarek śpiewał, że rdza nawet zżarła stare żelastwo. I w tych czytaniach nie chodzi o to, że oni, nie wiem, zjedli owoc, a na tej pustyni chodzi o to, że Pan Jezus dał radę. Tylko chodzi o to, że w tej drodze, w drodze przez życie, a właściwie, mówiąc, patrząc z szerszej perspektywy, w tej drodze przez życie i przez śmierć może być sens, bo jest Pan Bóg, bo jest jakiś ciąg dalszy. I tak by na to trzeba było popatrzeć. I myślę, że dwie takie rzeczy warto sobie gdzieś rozważyć. Pierwsze czytanie, pierwszy obraz, już mówiłem o tym rok temu pewnie i dwa lata temu, bo Wielki Post powtarza się co roku, ale może od tej strony na to popatrzeć. To pierwsze czytanie mówi nam o takiej zasadzie, że trzeba się odnieść do Pana Boga. To chodziło o zaufanie do Pana Boga. Nie, że On ma tam rację czy nie, tylko chodzi o jakąś prawdę objawioną. To, co objawił nam Pan Bóg. Prawdę, która jest ponad nami, która przekracza człowieka, jest ponad nami i dotyczy każdego człowieka, dotyczy każdego z nas. Że nie można napadać na drugiego, nie można okradać, nie można kłamać. Jeden naród nie może napadać na inny naród, jeden człowiek nie może napadać na innego człowieka. Nie można okradać, bo nam się ktoś nie podoba i nie można kłamać w imię jakichś tam wyższych zasad. Bo kiedyś będziemy mogli, nie wiem, wszystko wyjaśnić, jak już zwyciężymy. I to dotyczy i władzy świeckiej, i władzy kościelnej. Ale ktoś mógłby powiedzieć: a ja lubię na przykład. A ja lubię być, nie wiem, bity, lubię być poniżany, lubię być biedny. Może ktoś powiedzieć: lubię być niesprawny. Albo może ktoś powiedzieć: lubię być super sprawny i sobie wmontuję jakiś czujnik albo jakiś fragment DNA, który zrobi ze mnie nadczłowieka i co, i wtedy mogę go wszczepić też innym ludziom? No właśnie o to chodzi, że ta prawda i ta ciągła refleksja powinna być nad tym, co to jest takiego, co mogłoby służyć każdemu człowiekowi, czyli wszystkim ludziom, ludzkości. To jest ciągła praca, ciągła refleksja nad tym, co jest dla wszystkich, dla każdego z nas dobre. Ktoś mógłby też powiedzieć: a to jest moja rodzina i moja żona będzie się zachowywała tak, jak będę ja chciał, bo jestem silniejszy. Albo moje dzieci będą się zachowywały tak, jak ja chcę. Ale właśnie o to tu chodzi.
że to jest prawda, że każdy z nas stoi wobec Pana Boga. To nie jest moje, ani moja żona, ani mój mąż, ani moje dzieci. Chodzi o to, żeby człowiek doszedł do takiej świadomości, do takiego rozwoju, że stoi przed Panem Bogiem, ze swoim życiem, z tym wszystkim, co posiada, stoi wobec jakiejś prawdy, która dotyczy nas wszystkich. Idziemy w kierunku śmierci, przez śmierć możemy przejść do wieczności. I drugi obraz to ta pustynia. To obraz, który mówi o tym, że religia jakoś ustawia nas, ustawia to nasze bycie w świecie. I to już mówiłem, ale to trzeba chyba ciągle sobie przypominać, że tu nie chodzi o niejedzenie, tu nie chodzi o ubóstwo i nie chodzi o wyrzeczenie się. Nie chodzi także o jakby jakieś zatrzymanie w tym świecie, że ryzyko nie jest wystawianiem Pana Boga na próbę. To nie o to tu chodzi. Ryzyko, które się podejmuje, bo na przykład bada się ciągle nowe rzeczy, bo próbuje się przesunąć granice ludzkich możliwości, żeby tego nie mylić, bo jak ktoś, człowiek sobie pomyli, to może być tak, że będzie jadł niedobre rzeczy, albo się wyniszczał, albo będzie się ciągle poniżał, albo się nie będzie rozwijał, bo może uznać, że to, nie wiem, jakoś tam uwłacza Panu Bogu. Nie chodzi o wyniszczenie i pogardę dla świata, dla dóbr tego świata, ale chodzi o określenie, odnalezienie najlepszej drogi wśród wszystkich innych ludzi i ich dróg. Kiedyś Michał Kazantzakis w takiej książce Biedaczyna z Asyżu opisuje, jak to święty Franciszek próbuje narzucić taki surowy post sobie i bratu, który razem z nim ślubował, i bratu Leonowi. Ten brat Leon nie bardzo mógł wytrzymać tego postu, więc żeby tak ostudzić zapały Franciszka, mówi mu taką historyjkę. Był facet, który miał osiołka. No i chciał oduczyć tego osiołka jedzenia i prawie mu się udało, ale ten osiołek zdechł. I tak o to chodzi, że wyniszczenie łatwo osiągnąć, ale to wyniszczenie nie jest celem człowieka. I kiedy, no wiadomo, zaczyna się Wielki Post i ludzie zastanawiają się, co tu postanowić, czego się wyrzec. To nie chodzi o samo wyrzeczenie. Chodzi o to, jaki będzie skutek, jaki będę po tym wszystkim, czy będę lepszym człowiekiem. I kiedy to powiedziałem, kiedyś jacyś rodzice przyszli do mnie z pretensjami i mówią, że ksiądz takie rzeczy mówi, my tu dzieci przygotowujemy, a ksiądz tutaj to wszystko obala. Jak my upilnujemy te nasze dzieci? I właśnie o to chodzi, że tu nie chodzi o upilnowanie dzieci, tylko o wychowanie ich, o wychowanie do dorosłej, odpowiedzialnej wolności. Wielki Post jest po to, by w swojej wolności, w doświadczeniu siebie samego, by w swojej wolności dążyć do tego, by ciągle być lepszym, by być świętym człowiekiem. Powodzenia.